21 lipca 1952 roku komunistyczny sąd wojskowy w Warszawie w sfingowanym procesie wydał wyrok w sprawie zorganizowania spisku w wojsku oraz próby obalenia władz ludowej. Oskarżeni oficerowie marynarki wojennej służyli ojczyźnie w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej oraz walczyli na Helu podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po miesiącach tortur 7 oficerów skazano na karę śmierci lub dożywotne więzienie. Na warszawskim Mokotowie rozstrzelano komandora porucznika Stanisława Mieszkowskiego, komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego, komandora Jerzego Staniewicza. Na długoletnie więzienie skazano komandora Roberta Kasperskiego, komandora porucznika Kazimierza Karczewskiego, komandora porucznika Wacława Krzywica oraz komandora Mariana Wojcieszkę.